Kochani, nadchodzi wielkimi krokami Wigilia Wszystkich Świętych, potocznie zwana Halloween, czyli ulubione święto wszystkich miłośników grozy, horroru, czyli nasze. Na ten właśnie specjalny czas przygotowałam dla Was książki, które wystraszą Was smakowicie, tak jak lubicie najbardziej. Hej, hej, moi drodzy, w ten mroczny, że bezsenny dzień, witam Was Olga z Wielkiego Buka. Jak wszyscy wiemy, z Halloween sprawa nie jest taka prosta. To jedno z tych kontrowersyjnych świąt, wokół którego zawsze zbiera się burza, szczególnie po tej naszej stronie świata. Warto jednak pamiętać, że korzenie Halloween sięgają hen, daleko wstecz, aż do czasów starożytnych. Koniec października bowiem to symboliczne zakończenie lata, zakończenie czasu plonów. To idealny moment, by pożegnać właśnie ten czas zbiorów i przygotować się na zimę. Pożegnać życie, kolory i ruch, w zamian przywitać śmierć, uciszenie, zimę właśnie. Temu służyło starożytne święto Pomony w starożytnym Rzymie chociażby. Temu służyło celtyckie święto Samhain i temu służyły nasze słowiańskie dziady. Temu też służyła Wigilia Wszystkich Świętych. Wyobraźcie sobie przed laty tamten właśnie czas, gdy cała przyroda zamierała i nadchodził czas snu zimowego. Te niekończące się lodowate miesiące. Kochani, to wywoływało strach, to wywoływało przerażenie. I chociaż dzisiejsze Halloween to oczywiście jest skomercjalizowana, jak najbardziej prześna wersja tego, co było przed laty, to jednak cel tego święta pozostał jeden, a mianowicie oswoić śmierć. Również pogodzić się z przemijaniem i również przygotować na te nadchodzące dni zadumy. Na przekór wszelkim strachom, na przekór tej niepewności. A ja dzisiaj polecam Wam 15 prześwietnych, strasznych książek, które idealnie sprawdzą się właśnie na ten halloweenowy czas. Postraszą Was, czasami naprawdę przerażą, a czasami rozbawią, dlatego że jak to z horrorem bywa, on ma mieć funkcję katarktyczną, taką oczyszczającą. Trochę klasyki, trochę nowości, trochę starszych tytułów do wyboru, do koloru, specjalnie dla Was. Miłośnicy powieści gotyckiej? W kleszczach lęku Henry'ego Jamesa to jest jedna z tych powieści, które fascynują zarówno czytelników, jak i krytyków literatury od lat. Mamy tutaj dwoje dzieci, prawdziwe aniołki, istotki niemal perfekcyjne. Mamy też wielki dom, starą posiadłość i wspomnienie bulwersującego romansu. I mamy też jedną guwernantkę, która widzi zdecydowanie więcej niż powinna widzieć. To, kochani, jest opowieść o niewinności na pokaz, o wskazówkach, które kryją się w tych najmniejszych gestach. Również opowieść o tajemnicach i sekretach, a całość to jest prawdziwy geniusz dwuznaczności. Opowieść idealna, gotycka perełka, a na deser polecam Wam serial oparty właśnie o wkleszczach lęku, czyli Posiadłość w Bly. Nie mogłoby zabraknąć doktora Jekylla i pana Hyde'a, Roberta Louisa Stevensona. Najpierw pojawia się, kochani, zamysł. Taka myśl, że człowiek gdzieś w środku ukrywa dwie twarze. Pierwsza to ta twarz świadoma, a ta druga ukryta gdzieś w mrokach naszej podświadomości. Ta druga twarz, ten cień, ta pierwotna natura, skrywa nasze najgorsze możliwe instynkty. Czasami nie pomoże żadna maska, nie pomogą żadne moralne zasady. Ta druga część nas wypełza na zewnątrz. Kochani, przed Wami fascynująca wizja upadku człowieka. Robert Louis Stevenson genialnie pokazał właśnie tę drugą człowieczą twarz, opowieść kultowa i ponadczasowa. Na długie jesienne wieczory terror Dana Simmonsa, który wprowadzi Was w zimowy nastrój. To horrorowy potwór dla wszystkich miłośników opowieści o wyprawach na krańce świata, o tajemnicach, jakie te krańce kryją, o legendach ożywionych w połaciach Wielkiego Lodu. To fikcyjna opowieść o prawdziwej wyprawie, o poszukiwaniu przesmyku na północnych krańcach świata właśnie. Dwa statki, Terror i Erebus, zniknęły z powierzchni ziemi w połowie XIX wieku, by, słuchajcie, odnaleźć się zaledwie kilka lat temu. To jest, kochani, opowieść o szaleństwie, jakie rodzi wszechobecna biel. O mitach, które znajdują swoje źródło w lodowych jaskiniach. I o ludziach, którzy gotowi są zrobić wszystko, by przetrwać. Absolutna perełka. Na halloweenowy czas? Mexican Gothic, Sylwii Garcia y Moreno. Historia młodej kobiety, która trafia do odizolowanej posiadłości gdzieś na odludziach Meksyku, ma w sobie wszystko to, by nas zafascynować i wciągnąć w sidła opowieści. Mamy tutaj dziwne tajemnice, mamy tutaj niepokojące momenty, mamy tutaj, tak jak powiedziałam, młodą kobietę, która musi walczyć
o swoją niezależność. A wszystko to w jakże uniwersalnej, hipnotyzującej, absolutnie gotyckiej opowieści nawiązującej do najlepszych klasyków gatunku. Możecie być gotowi na to, że Mexican Gothic znajdzie się pośród tych najlepszych z najlepszych tego roku. Na halloweenowy czas psychoza Roberta Blocka, czyli Norman Bates, kochani, nie skrzywdziłby nawet muchy. I jest to morderczy dreszczowiec z gotycką nutą i kryminalną jednocześnie, który w ogóle sprawdzi się również idealnie na początek przygody z grozą właśnie. Jednocześnie jest to historia legendarnego mordercy, który stał się jednym z najbardziej kultowych w świecie literatury. Robert Block, kochani, stworzył tutaj doskonałą kryminalną zagadkę, ale przede wszystkim stworzył wybitny psychoanalityczny portret człowieka, o którym po prostu nie można zapomnieć, bo taki jest Norman Bates. Ta powieść, kochani, się nie starzeje, podobnie jak ekranizacja Hitchcocka. Jakiś potwór tu nadchodzi, Raya Bradbury'ego, cudowny właśnie na ten halloweenowy czas. To zresztą jest kolejna z takich jesienno-około halloweenowych opowieści właśnie tego autora, która w magiczny niemal sposób ukazuje właśnie jesienny moment, kiedy ścielą się mgły, kiedy zmrok zapada szybciej niż naradza się jutrzenka i kiedy cienie jesiennych ludzi snują się pośród nas. To jest wspaniała i niemal poetycka opowieść, również o dorastaniu, dlatego że tutaj dzieciaki są bohaterami. Jedna z takich historii, które zachwycają po prostu, dlatego że Ray Bradbury, powiem wam tyle, był jednym z mistrzów współczesnej prozy. No dobra, kochani, to teraz was postraszę strachem Józefa Kariki. To jest powieść grozy, która trafia do najczulszych miejsc naszej duszy i po prostu nas mrozi totalnym lodem. To niemal, słuchajcie, kafkowska opowieść o lesie, o osaczeniu, o pierwotnym strachu, który przypomina bohaterom o tym strachu, który odczuwali jako dzieci, tym najbardziej bazowym, tym najbardziej naturalnym. Patrząc na ten las, nie można być normalnym, przeżywając ten strach, nie można nie oszaleć. To las po prostu, który wpatruje się czujnie i który tylko czeka na moment przebudzenia. Najbardziej przerażający las po prostu. A jak Leśne Ostępy, to folk Tomasza Czarnego i Marcina Piotrowskiego. Czyli coś dla miłośników horroru ekstremalnego. Mamy Leśne Ostępy, mamy Bieszczadzkie Lasy, mamy Rodzinę Kanibali polującą właśnie pośród drzew. To jest moim zdaniem splatterpunk w najlepszym możliwym wydaniu. Widać tutaj nawiązania do Edwarda Lee, widać do Jacka Ketchuma, no i oczywiście warto tutaj pamiętać, sięgając po folk, że jest to również lektura dla czytelników o bardzo mocnych nerwach i przede wszystkim mocnych żołądkach. Na Halloween opowieść o nawiedzonej posiadłości, o jednej z najbardziej nawiedzonych jakichkolwiek posiadłości w ogóle, czyli Amityville Horror Jaya Ensona. To jest opowieść o nawiedzonej posiadłości, ale wyróżnia ją to, że jest jedną z najbardziej legendarnych, dlatego że podobno jest oparta o prawdziwe wydarzenia i o to, co przytrafiło się pewnej rodzinie. Przeprowadzka do owej wymarzonej posiadłości kończy się po miesiącu prawdziwego koszmaru. Mamy tutaj szepczące kąty, niewidzialnych gości, wszystko to, co sprawia, że czytelnikowi, jak i człowiekowi w ogóle, mrozi się krew w żyłach i jedyne, czego pragnie, to uciekać, uciekać daleko stąd. Jedną z najstraszniejszych dla mnie powieści w ogóle jest Egzorcysta Petera Blatty. Mamy tutaj perwersyjnego demona pustyni, który nawiedza wchodzącą w dorosłość dziewczynkę. Jest to najbardziej kultowa groza z możliwych. I przede wszystkim jest to taka opowieść, którą można odkrywać i odczytywać na różne sposoby, w zależności od tego, w co wierzymy, w zależności od tego, kim jesteśmy. To jest symboliczna, wielowymiarowa opowieść i horror łączący również psychologiczne aspekty wyrzutów sumienia, a najprościej rzecz ujmując, jest to oczywiście opowieść o odwiecznej walce dobra ze złem. A, i także o trudnych wyborach, jakich musi dokonywać człowiek. Jesienną porą, kochani, Kobieta w czerni, Susan Hill. Mokradła, bagna, wrzosowiska, a na nich właśnie stara, gnijąca posiadłość. Dom na węgorzowych moczarach. To opuszczony, osaczony morskim przypływem dom, do którego nie zapuszcza się nikt z miasteczka, tylko może czasami stary woźnica. A to wszystko dlatego, że ten dom był świadkiem niewyobrażalnej tragedii. To właśnie w tym domu wciąż słychać płacz, to właśnie w tym domu od ścian odbija się niekończąca wściekłość. Słuchajcie, Kobieta w czerni w ogóle jest taką powieścią, która brzmi jak absolutny, klasyczny gotyk, a jest opowieścią jak najbardziej współczesną, napisaną, słuchajcie, w latach 80. Susan Hill po prostu potrafi pisać takie perełki. Teraz coś mocnego, Przeklęte bądź dziecię, Malta Castle. To jest, kochani, opowieść o tęsknocie za życiem, o strachu przed śmiercią, ale także o zemście,
która musi się dokonać nawet wiele lat po śmierci. To historia małej dziewczynki, która powraca pod postacią absolutnie spotworniałego ducha. Ona, słuchajcie, nie odpuści, póki znów nie będzie mogła stąpać po ziemi. I powiem wam tak, to jest horror niezwykle mocny, bardzo bolesny. Nie byłoby Halloween bez Króla Horroru, czyli Lśnienie Stephena Kinga. Polecałam wam nieraz, no i polecam też i dzisiaj. Hotel Panorama, baśniowe niemal miejsce, położone wysoko w górach skalistych. To wymarzony wręcz azyl dla potrzebującego pieniędzy opiekuna owego hotelu i jego rodziny, by zamknąć się spokojnie na odludziu, móc pisać i zarobić przy okazji pieniądze. Jack Torrance to pisarz z problemami, który szuka jedynie wytchnienia. Niestety w murach Panoramy nie przyjdzie mu owego wytchnienia znaleźć, znajdzie coś zupełnie innego. Przepadam jesienią, słuchajcie, za opowieściami starego antykwariusza M.R. Jamesa. To jest ogromnie poczciwa, ale wcale, słuchajcie, nie tak niewinna groza, jak mogłoby się wydawać. Mamy tutaj jakąś przypadkową opowieść, mamy stare ruiny i oczywiście również stare manuskrypty, które skrywają nie lada tajemnice. Groza, kochani, nie jest tutaj dosłowna. Czasami bywa, ale w większości nie. Raczej rozkłada się w czasie. I gra zarówno z bohaterami, jak i z samym czytelnikiem, a M.R. James jest mistrzem budowania takiego niepozornego napięcia. Miejscami to groza już przykurzona, nadmiernie czasami tajemnicza, ale wciąż robiąca niezapomniane wrażenie. Jeśli mówimy o opowieści o duchach, opowieści o strachach, ostatecznie wspaniałej opowieści, to musi być to upiorna opowieść Petera Strauba, pozycja absolutnie obowiązkowa dla wszystkich miłośników horroru i grozy. To jest opowieść o duchach, o upiorach. Taki horror, który tworzy niejako syntezę całego gatunku, a jednocześnie od tego gatunku nieco odbiega. Składa hołd największym opowiadaczom właśnie horroru. Tu mamy opowieść gotycką i namacalny współczesny horror również. Peter Straub moim zdaniem dokonał wręcz niemożliwego, snując po prostu grozę totalną. Tak jak powiedziałam, opowieść o opowieści, opowieść o horrorze, którym jesteśmy my sami. Majstersztyk w tym gatunku. Jestem, kochani, ogromnie ciekawa, jakie książki na Halloween i na ten straszny czas polecalibyście wy. Jestem ciekawa, co dobrego, strasznego ostatnio czytaliście i co byście również mi polecili, dawajcie koniecznie znać. Tak jak widzicie, w tym zestawieniu wybrałam 15 książek, niektóre są absolutnie klasykami, niektóre są współczesnymi tytułami, a inne są całkowitymi nowinkami. Po wszystkie moim zdaniem warto sięgnąć, warto je poznać, tym bardziej po klasykę, jeśli jeszcze nie mieliście szansy się z nimi zapoznać właśnie. Co ważne również, o wszystkich tych tytułach, kochani, opowiadałam tutaj na kanale Wielkiego Buka, opowiadałam również na blogu Wielkiego Buka, więc jeżeli jesteście ciekawi głębiej jakiejś fabuły, to zaglądajcie, szukajcie tych filmów, albo wpadajcie do dzisiejszego wpisu na bloga właśnie, link w opisie pod filmem, bo tam znajdziecie wszystkie linki do recenzji. A ja wam życzę iście bezsennych, strasznych dni, no i spokojnego również Halloween. Do zobaczenia, pa pa! Jedna z najlepszych, o ile nie najlepsza powieść grozy właśnie, znajdziecie ją tutaj. I kochani, trafiliście na Wielkiego Buka w środę, środy są bezsenne, groza, horror, a teraz nadchodzi Halloween. Właśnie, jeśli wam się tu podoba, zapraszam was do subskrypcji, dawajcie koniecznie łapki w górę, zostawiajcie komentarze, bierzcie udział w konkursach, bawcie się pysznie. Do zobaczenia!